Siemano, siemano. To co, wjeżdżamy? Wjeżdżamy i co my to dzisiaj będziemy oglądać? A zobaczcie sami, co to nam się zmieniło. Mamy okna. Pogadamy trochę o nich. Opowiem co i jak. Zapraszam na odcinek. Co, moi mili, zapraszam. Temat okna. Jak widzicie, nawet mamy pierwsze drzwi wstawione. Wiadomo, że są to drzwi budowlane. Może tak z zewnątrz to bardzo króciutko pokażę wam tylko, o co chodzi i jakie to okna. Czyli co, jest to profil Salamander Evolution, 81 cm. Gruby, szyba trzyszybowa. Mamy kolor z jednej strony, z drugiej strony jest biały. Co tutaj jeszcze pokażę? No, ciepły parapet mamy obsadzony i w większości tych okien, zresztą pokażę to od środka, bo tak jak mówię, deszcz pada. W większości mamy, zobaczcie, to mamy fiksy. Nieotwierane. Z zewnątrz mamy membraną przesmarowane, tak jak widzicie, czyli tutaj nie robiliśmy ciepłego montażu. Tu jest tylko później po tej pianie, która nam zastygła, pociągnięte jest membraną taką płynną. No i co? Tutaj jeszcze pokażę z tej strony. Tutaj nie będzie mi trochę dmuchało. Także jest tu fajnie. O, tu akurat to są tarasowe. Jest to tradycyjny z ruchomym słupkiem tak zwanym. Myślę, że wiecie, o co chodzi. Jeśli ktoś tykał się w ogóle tematu okien. To co teraz? Wejdziemy do środeczka. Coś tam opowiem więcej. No jest to trochę taki... Cholera wieje, nie wiem jak mnie słychać. Jest to taki trochę zaległy film, bo tak jak mówię, te okna obsadzaliśmy w grudniu. Okna obsadzaliśmy w grudniu i no i co? Tak wyglądają, tak to wygląda. Trochę będzie ciężko ze światłem, ale jakoś może damy radę. Czyli znamy to. Tu mamy akurat kuchenne, ciepły parapet montowane. Wewnętrzna membrana też jest zaciągnięta, czyli piana wycięta. Co tu mogę więcej o tym powiedzieć? Szyba trzyszybowa, to już chyba powiedziałem. Grubość profila 81 cm. Ile tam jest komorowe? Zaraz zobaczę sobie. Gdzieś powinienem mieć w tej rozpisce, ale z tego co pamiętam, to sześciokomorowe. Ja tak nie do końca, wiecie, tymi komorami się jakoś sugeruję, bo też trochę byłem i w oknach siedziałem. Gdzieś tam przy okazji, wiecie, jakoś z producentem współpracowałem i pośredniczyłem bardziej w tych oknach. Co my tutaj jeszcze zrobiliśmy? A tutaj mianowicie wam pokażę. Każdy nadproże od góry mamy wklejony styropian i to nie wynika z tego, że jest to część narażona na przemarzanie. To też fajnie, bo nam to doizoluje, ale tutaj
postanowiliśmy po prostu obniżyć okna, bo strasznie wysoko nam wychodziły. I na każdym oknie jest wklejony styropian górą. Słupek mamy dwie pary takich drzwi, salamander z ruchomym słupkiem. Zaraz zakaszę, że znowu jakieś przeziębienie cholerne mnie łapie. No i co? Dół, wiadomo, dół był podmurowany częściowo, a częściowo mamy go na styroduży postawionym. Braliśmy to, te okna braliśmy bez montażu. Montowaliśmy sami. Ogólnie za okna zapłaciliśmy, już wam powiem dokładnie, tu mam taką swoją ściągawkę i jest tak. Za okna mamy tych okien 10 sztuk w sumie. Przejdę, może pokażę wam wszystko. Znaczy, to jest łatwo wytłumaczyć, bo mamy tak, dwa takie okna. Dwa okna takie balkonowe, czyli z ruchomym słupkiem. I tych okien dużych mamy raz, dwa, trzy, cztery. Zgadza się. Cztery okna. W sumie wychodzi nam 10 okien. I obwód po obwodzie mamy tych okien 69 metrów. Powierzchnia ogólnie wszystkich okien jest 28,33 metry kwadratowego. No i co? Może byśmy to jakoś podsumowali. A więc tak, za okna z transportem zapłaciliśmy 15 115 zł. Teraz tak, membrana zewnętrzna, czyli ten specyfik, tutaj szkoda, bo już nie mam tego wiadereczka, bo... A, jest tutaj chyba, więc pokażę wam go. Soudala jest to, specyfik. O! Jest to specyfik Soudala, pokazane. I za to... Zapłaciliśmy za ten specyfik, to jest ten specyfik zewnętrzny, dwa razy po 220 zł, co nam dało kwotę 440 zł. Jeszcze mamy ten wewnętrzny, który jest czarny, nie wiem w zasadzie czym one się tam różnią, jakie mają właściwości, tak jak mówię. Ten jest wewnętrzny, czarny, więc za czarny zapłaciliśmy 120 zł. No wiadomo, do tego doszła nam piana. 5 sztuk piany, montaż we własnym zakresie. Jak to wyglądało z montażem? Jednego dnia, z racji tego, że grudzień, krótki dzień. Wiecie, przejdę, pokażę wam jeszcze. Krótki dzień, więc przyjechały te okna koło godziny 11, a już o 11, a o 15 już trzeba było uciekać, bo było ciemno. I także jednego dnia 4 godziny, drugiego dnia też do 15, tylko byliśmy wcześniej. Czyli tam od 8, od 8 do 15. To jest ten następne okno, drzwi balkonowe ze słupkiem ruchomym. Czyli wiadomo, chodzi o to, że po otwarciu mamy jeden wielki otwór. A akurat wiecie, dorwałem klamkę, więc chciałbym wam pokazać. Czyli
Tu nam jak się otwiera. No i wiadomo, tu mamy. I to jest to, co wspominałem, czyli bez słupka. Zobaczmy sobie, jak to wszystko wygląda, jaki mamy profil. Nie mogę dojrzeć, jakie są okucia. Ślepy dziad. Ale co zrobić? Ale tam jak Wiking, o, firmy. Tak, okucia są Wiking House. Tutaj szczytałem. Nie wiem, czy wy to dojrzycie, bo słabo z tym światłem. O. I tu grupa Solo. Nie wiem, o co tam chodzi w tej grupie. Także tak to wygląda. No kolorek jest taki fajny. No. Fajny, podoba mi się to. Dobra, zamykamy. I zamykamy. I jeszcze powiem o tym, że te balkonowe, jedno skrzydło, jak wiadomo, mamy też rozwierno uchylne. Tak jak w jednym, tak i w drugim. Ładnie tam nam się zamyka. Klamka zwykła, biała. Także co? Ogólnie powiem jak najbardziej, bo tutaj dostawcy tych okien, bo wiadomo, że one nie są brane bezpośrednio od producenta, tylko gdzieś tam jest jakiś pośrednik, który sobie na tym to zarabia. Syn to znalazł, dostał tą ofertę i stwierdziliśmy, że jak najbardziej. No wiadomo, że mamy trzy szyby, teraz już chyba wszyscy robią trzyszybowo, jeśli chodzi o mieszkaniówkę. Także tak to, moi drodzy, wygląda. No, co ja jeszcze ze swojej strony? Czy ze swojej strony to tylko mogę was przeprosić, że jakiś mnie dopadł taki, no, lenistwo. Inaczej tego nie nazwę, jeśli chodzi o nagrywanie. I z tak wielkim opóźnieniem to robimy. Może teraz tylko bym podsumował, jak nam to wszystko wyszło. Czyli to, co powiedziałem o tych naszych oknach. Łącznie okna z materiałem, który był kupiony, bo jeszcze zapomniałem tutaj dopowiedzieć o ciepłych parapetach. Czyli tutaj to, co pokazywałem w kuchni tam. I za te ciepłe parapety zapłaciliśmy 310 zł. W sumie, podliczając z pianami, kosztowało nas to 16 135 zł. Dużo, mało, wiecie, to jak zawsze temat morze. Solidnie jak na razie to wszystko wygląda. Zobaczymy, 7 lat gwarancji, z tego, co tam podaje producent. No i co? To by chyba było na tyle, jeśli chodzi o okna. Nic tu więcej chyba nie dodamy. Wiadomo, cieszy się człowiek, że mamy już tutaj budynek zamknięty. Zawsze mniej wiatrów. I co, kochani? Z tym chyba będę się żegnał. Mogę tylko zaprosić do następnych filmów, które z całą pewnością, myślę, że tego lenia przezwyciężę, pokażą się w najbliższym czasie. A mamy co pokazać, powiem szczerze, bo tak trochę właśnie przeskakuję z tą kamerą, żebyście nie mogli zobaczyć tego, co zostało już zrobione. Przede wszystkim chciałbym wam, kochani, życzyć zdrówka. Zdrówka i jeszcze raz pieniędzy. No, na wesoło, trzymajcie się tam, nie zapominajcie i do zobaczenia w następnym. Hej!